Fatima. Gdy dziecko biegnie do matki, oznacza to, że czegoś potrzebuje. Gdy zwracamy się do Matki Bożej z modlitwą, to znak, że potrzebujemy czegoś od Pana Boga. Gdy matka biegnie do swojego dziecka, biegnie dlatego, że dziecko jest w niebezpieczeństwie. Gdy Matka Boża biegnie do nas, jej duchowych dzieci, i ukazuje się nam w Fatimie, to przychodzi po to, że jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. W żadne stulecie Matka Boża nie wkroczyła z tak naglącym pośpiechem, jak w nasz XX wiek. Maryja mówi: jestem Panią Różańca i przyszłam oszczędzić wiernych, aby poprawili się i błagali o przebaczenie ich grzechów. Nie wolno im więcej obrażać Pana Boga, ponieważ już jest zbyt ciężko obrażony grzechami ludzi. Ludzie muszą odmawiać różaniec i niech odmawiają go każdego dnia. Te przesłanie Matki Bożej było 100 lat temu w Fatimie. A teraz? W jakich czasach teraz żyjemy? Jak Pan Bóg jest obrażany grzechami ludzi? To grzech niszczy świat. Niech te słowa Matki Bożej Fatimskiej pozostaną w naszych sercach głęboko. Stańmy przy Maryi i dla Pana Boga z Maryją zdobywajmy świat, ten lepszy świat. Amen. Amen. Święty sięgnął do kieszeni i wyciągnął różaniec. Trzymając go wysoko nad głową, odpowiedział: oto najwspanialszy skarb Watykanu. Ten sam papież przy innej okazji powiedział:
Dajcie mi armię odmawiającą różaniec, a zdobędę dla Chrystusa z Maryją cały świat. Niech właśnie te słowa papieża pozostaną testamentem na obecne czasy. Stańmy przy Maryi i dla Pana Boga z Maryją zdobywajmy świat. Ten lepszy świat!